wchodzisz, czy wchodzisz? Cześć kochane dziewczyny i cześć kochani chłopacy. Grażyna Wolańska z kanału Dom pod Bocianem. Kochani, to jest taka po prostu złośliwość. Pakowałam dla Was paczki, właśnie, tradycyjnie. Bardzo dziękuję Pani Basi, Pani Ewie, Pani Angelice, Panu Januszowi, Kasi, Małgorzacie, Barbarze i Panu Tomaszowi. Mówiłam Angelice? To już któryś raz, Pani Angeliko, zamawia Pani u mnie pracę. Pani imię zapamiętuje dokładnie, bo jest wyjątkowe. Chyba kogoś jeszcze zapomniałam zapisać. Koko tutaj do mnie przyleciała. Zapomniałam zapisać. I muszę Wam powiedzieć, że przy tym pakowaniu, a było chyba tych paczek 9, a zależało mi na czasie, bo Wojtek jechał dzisiaj do miasta. Tak, jak tak syje śniegiem, tak jak teraz, są zaspy na drogach i nie wiemy, czy nasza droga jest odśnieżona. Wtedy Wojtek jeździ swoim czołgiem. Czy ja powiedziałam bardzo Wam dziękuję? Przepraszam. I słuchajcie, i pakowałam te paczki na czas właściwie, żeby Wojtek właśnie pojechał do tego miasta swoim czołgiem, bo nie wiemy, jaka jest droga, a nie mamy chleba. I przez moment wyszło słońce i tak sobie pomyślałam, usiądę sobie na swoim krzesełku letnim i właśnie w tym pięknym słońcu Wam się nagram, ale cóż, znowu zaczęło sypać. Mam tutaj piękny widok, bo mam ptaszki, więc chyba niestety, kochani, nie za dużo Wam pokażę, ile napadało śniegu, ale jest dużo. Uwielbiam zimę, kochani, uwielbiam zimę i też jest tutaj właśnie taka różnica między mną a Wojtkiem, ponieważ Wojtek nie znosi zimy, dlatego że nie ma słońca, a ponieważ jest takim bardzo odpowiedzialnym człowiekiem, to no żeby ogrzać dom, żeby wystarczyło opału właśnie, żeby droga była przejezdna. On tym wszystkim się bardzo martwi. A ja, wiecie, ja jako taka artystyczna dusza pozwalam sobie zimą patrzeć na piękne krajobrazy i wcale nie tęsknię za wiosną. Wcale nie tęsknię za wiosną, bo wiosna na wsi to jest ogrom, ogrom pracy, kochani. Więc zima jest dla mnie takim wytchnieniem. Robię to, co lubię. Robię swoje deseczki. W domu jest kominek. Jest ciepło, o co dba Wojtek. Więc dla mnie zima jest takim wytchnieniem. To jest czas na refleksję, na taki spokój w duszy. A wiosną to jest szybko, szybko, szybko. Tu posadzić, tam, szybko, szybko. A ja już nie chcę szybko, kochani. Ja już chcę wolno. Ja już chcę wolno. Wolno albo mniej. No dobrze, no niestety, już chyba tutaj nie posiedzę. Wezmę Was do domu, bo jeszcze chciałam słówko. Jeszcze chciałam słówko, kochani. Bardzo Wam dziękuję za zamówienia. I tak
przyjęłam wszystkie wasze zamówienia na maila. Powoli będę robić dla was pracę. Także bądźcie cierpliwi. Będą leśne aniołki, tylko ja muszę je zrobić. Bądźcie cierpliwi, tak? I o tą cierpliwość bardzo was proszę. No dobra, idę, bo po prostu zimno, ale potrzebowałam tego, takiej chwili właśnie. Jest cudnie. Jest po prostu cudnie. Jest biało, jest czysto. Jest pięknie. Tak, tak, wiem. Gdybym mieszkała w mieście i śpieszyłabym się do pracy, zapewne bym tak nie mówiła. Ale mieszkam na wsi. I pracuję w domu. Więc jak to się mówi? Od punktu siedzenia? Jakoś tak, prawda? Jakoś tak. Do domu i uwierzycie, co się wydarzyło. Zdążyłam tylko ściągnąć ośnieżone buty i ściągnąć skarpety, bo są bardzo mokre. Wyszło przepiękne słońce. No czy to nie jest złośliwość? Kochani, przysiadłam w warsztaciku, ale najpierw chciałam wam pokazać, co kupiłam, z takim słowem wyjaśnienia, bo ja odnoszę wrażenie, to jest mylne wrażenie, że jeżeli raz coś powiedziałam, to znaczy, że już wszyscy wiedzą, a nie dopuszczam jakby, to nie, źle mówię, dopiero później uświadamiam sobie, że przecież zmieniacie się, nie wszystkie filmy oglądacie, jest dużo nowych osób, więc skąd możecie wiedzieć, że ja kiedyś to mówiłam? Nawiązuję tutaj do pani, która skrytykowała mnie, że przyjmuję, że ta reklama produktów jest niepotrzebna. Wszyscy starzy moi biwalcy wiedzą, że ja nie przyjmuję współprac. Kręciłam kiedyś taki odcinek z takim pytaniem, czy chcecie takie odcinki, z czego jestem ja zadowolona, albo z czego jestem niezadowolona. Doszliście do wniosku, że to mogą być fajne odcinki, dlatego one powstają od czasu do czasu. I muszę wam powiedzieć, ponieważ była taka zima, a skończył mi się płyn do kąpieli, a wanna i płyn do kąpieli zimą to podstawa, muszę wam powiedzieć, że zdecydowałam się kupić w internecie, żeby kurier nam to dostarczył. Właściwie nie kurier, tylko impost. I zdecydowałam się na ziaje. Może dlatego, może z sentymentu, że ona jest z Pomorza, z Pomorskiego, może sentymentu, że
wracam do swoich stron. Właśnie ucieszyłam się dzisiaj, jak pakowałam, że jedna z Was mieszka w Pszczółkach. To są moje tereny w sumie, prawda? Więc wiecie, serducho wtedy mocniej bije i teraz już rozumiem moją mamę, która zawsze wspomnieniami jednak wracała do swojego Sierpca i do Borkowa Kościelnego. Niby mieszkała w Gdańsku, ale jednak ten sentyment zawsze myślami wracała do miejsca, w którym się urodziła. Ale wracając do tego, kupiłam płyn, pokażę Wam. Tylko nie patrzcie na moje paznokcie, bo są spracowane od tych farb i to Wam pokażę. Piszę tak, orzeźwiający płyn do kąpieli, relaks domowego spa. Słuchajcie, użyłam go, ja nie wiem, teraz nie pamiętam, coś 10 zł, kosztował 50 ml. Oj, tak? Tak widać, kochani? Użyła, oj, teraz mnie nie widać. To się wytnie. Użyłam ten produkt 3 razy i ja jestem nim zachwycona, ponieważ moja skóra się wysusza. I te, które kupuję w Rossmanie, albo tak po prostu trafiam, czy w Biedronce te płyny do kąpieli, po prostu, które biorę tak bez zastanowienia, robiąc zakupy. Bardzo wysuszały mi skórę, a ten wyjątkowo pachnie, nie wysusza mi skóry i naprawdę działa orzeźwiająco. Ja myślałam sobie, że reklama kłamie, ale naprawdę, kochani, dla mnie to jest, jeżeli chodzi o płyny do kąpieli, ziaja, do suchej skóry, to jest rewelacja. A ponieważ, jak wiecie, jak kupujecie na Allegro, to trzeba zapłacić 45 zł, żeby było za darmo, tak? Więc dokupiłam jeszcze żel pod prysznic, figa włoska, bardzo ładnie pachnie. No, że szkoda, że Wam nie mogę dać tego zapachu. Przepięknie pachnie. Ja nie myję ręce, powiem Wam szczerze, bo jeżeli chodzi o prysznic, zimą, latem biorę prysznic, ale zimą wanna. Wanna i jeszcze raz wanna. Także bardzo ładnie pachnie. No i żeby się uzbierało, wiecie, tych 45 zł, to już jak kupowałam, to kupiłam jeszcze szampon do włosów z lawenda. 95% składników pochodzenia naturalnego. Także taki szampon sobie sprawiłam, też 50 ml. No i to jeszcze, wiecie, chyba było mało, więc zdecydowałam się na kurację z witaminą C plus H plus P, głęboko regenerujący na noc i krem ujędrniejący na dzień. Ponieważ ja mam taką dziwną cerę, wiecie, że nie wszystkie kremy mi pasują, ale tak brzydko pokazuję, widać? O, teraz widać. To ja jestem z tego zadowolona, z tych zakupów jestem zadowolona. A teraz, żebyście nie myśleli, że ja tylko jestem zadowolona i wszystko, co kupuję, to kupuję trafne produkty i w ogóle super, hiber. Nie, nieprawda. Byłam w Rossmanie i tak skusiła mnie cena. Bardzo łapię się na to, bardzo się na to łapię. I nie wiem, czy kiedyś się tego nauczę, że cena mówi o jakości. Niestety. Tanie tabletki, jestem z nich bardzo niezadowolona i na pewno już ich więcej nie kupię. Także ja z nich jestem naprawdę bardzo, bardzo niezadowolona. Ja tylko wspomnę, że my kupujemy takie ekologiczne, ponieważ mamy szambo, więc dbając o szambo, kupujemy ekologiczne preparaty. Ale tego Wam nie polecam. I
Czego wam jeszcze, kochani, nie polecam, ale to z naszym zwierzętom. My kupujemy przez internet, Wojtek się tym zajmuje. Kiedyś ja, teraz Wojtek to przejął zamówienia, jeżeli chodzi o karmę dla zwierząt, kupujemy przez internet. To jest i wygoda i tak dalej. No i Wojtek już dawno mi mówił, wiecie, miałam dużo pracy, odkładałam to na później, zamówić karmę, zamówić i co zamówić, no i ja to tak odkładałam i odłożyłam, że nam zabrakło. Znaczy zabrakło nam suchej karmy dla kotów. I wiecie, tak w pośpiechu kupiłam suchą karmę KitKat. Dobrze. Chyba to jest jedna z bardziej reklamowanych kocich karm. Ja kupiłam ją tylko i wyłącznie dlatego, że taka była w sklepie. Nie, nasze koty tej karmy w ogóle nie jedzą. W ogóle. Dla mnie to były wyrzucone pieniądze. Nie, po prostu nasze koty nie jedzą tej karmy. I dobrze, że kupiłam malutki woreczek, bo kurier przywiezie karmę, więc to po prostu awaryjnie było to kupione. I też muszę wam podzielić się z taką refleksją dla tych, którzy mają koty oczywiście. Wyczytałam gdzieś tam, że do kuwet, a my mamy 6 kuwet, bo nie wiem czy wiecie, każdy kot powinien mieć swoją kuwetę. No więc mamy kuwety w różnych miejscach, żeby koty czuły się niestresowo, tak? Żeby się nie stresowały. W końcu to jest ich toaleta. No i gdzieś tam wyczytałam, że niektórzy stosują taki pelet pelet. Już nawet nie będę wam pokazywać, jaka to jest firma, bo nie wzięłam jej tutaj. Specjalnie dla kotów. Pelet dla kotów. I też kupiłam właśnie w pośpiechu. Nie zdaję to egzaminów. To nie zdaje egzaminów, także jeżeli chcecie spróbować, to nie, to jest nie wypał, bo żwirek, są takie żwirki najlepsze z brylujące, które one raz, że one się zbrylają, tak, jak kot zrobi siku, powiem tak wprost, a pod wpływem mokrego ten pelet to się robi się mokry i to się nie zbryla przede wszystkim, nie wchłania to zapachu i nagle w tej kuwecie tego peletu robi się bardzo, bardzo dużo. Więc jeżeli zastanawiasz się nad tym, pelet czy ten zbrylujący, obojętnie jakiej firmy, prawda, żwirek zbrylujący, to na pewno żwirek. Pelet nie jest dobrym pomysłem, bynajmniej u mnie się nie sprawdza. Ja mówię o swoich doświadczeniach. U mnie to się nie sprawdza. Absolutnie nie. Dobrze, teraz zakończę, kochani, że zrobiłam, znaczy jeszcze tutaj muszę dopracować. Zrobiłam. Pani zamawiała u mnie dwie szkatułki. Jedna miała być z końmi. Tak wam pokażę. Muszę do pani zrobić zdjęcie. Może pani mnie ogląda. Nawet nie wiem, już nie pamiętam. Tyle jest, kochani, was nowych osób. Jestem? Jestem. Tyle jest was nowych osób, że naprawdę nie zapamiętuję. Przepraszam, kochani. Nie wiem, czy ta wersja się pani spodoba. I potem też zamawiała drugą w tym samym, w drugim mailu, żeby była z aniołem. Muszę tylko jeszcze polakierować. Także jeżeli pani mnie ogląda, ja napiszę oczywiście maila, jak skończę, ale jeżeli mi pani ogląda, to może pani napisać komentarz, może pod tym filmikiem.
Muszę jeszcze je polakierować, tak to wygląda. Dwie są zrobione. I właśnie, ponieważ, kochani, jest z Was bardzo dużo nowych osób, a ja lubię sobie z Wami pogadać i też bym chciała unikać właśnie czegoś takiego, że już to powiedziałam, a ktoś tego nie oglądnął i potem mi mówi właśnie, że czerpię zyski z reklam, w sensie, że reklamuję produkty i tak dalej, i tak dalej, to jeżeli chcecie zadać mi jakieś pytanie, ostatni filmik oglądałam, nie przeczytam jeszcze wszystkich komentarzy, ale jeden bardzo mnie zaciekawił, pani odpowiedziałam, jeżeli dotyczyło naszego domu, teraz tego domu, odpowiedziałam pani, dzisiaj jeszcze może przysiądę po południu. Ale jeżeli macie ochotę, bo wiem, że jest dużo osób i coś Was interesuje, coś Was zastanawia, to chętnie nagram dla Was taki odcinek pytania i odpowiedzi. Tylko wtedy czekam na Wasze pytania. Bardzo lubię oglądać takie odcinki u innych, powiem szczerze, bo naprawdę z takich odcinków można się dużo dowiedzieć o osobie, która prowadzi dany kanał, więc sama lubię oglądać takie odcinki. No dobra, to by było na tyle. Jak mi się uda zmontować ten film, to wrzucę go wcześniej, a jeżeli nie, to przytrzymam go do piątku. Nie wiem, kochani. Nie wiem. Życie jest piękne, cieszę się, że jesteście. I pamiętacie, mówiłam o tym panu, który zrobił tą u siebie tą rolkę. Nie wiem, ja nie jestem instagramowa, ale wracam do tej rolki. No i Ilonka skomentowała właśnie, że ten pan polecił im fajną miejscówkę. Także, kochani, nie tylko złe rzeczy spotykają nas w internecie, spotyka nas twórców bardzo dużo rzeczy i pomimo, że jesteśmy, że się nie znamy, pomimo, że dzieli nas jednak monitor, to jednak są fajni ludzie, którzy właśnie czynią dobro. O tak, właśnie. Jak ten pan, który zrobił rolkę. Dla mnie to jest taki, wiecie, bo ja nie potrafię robić takich rzeczy, to mi się wydaje, że ten ktoś to po prostu poświęcił tyle czasu, że a to jest cenne, jeżeli człowiek człowiekowi poświęca swój czas. I to jest w takiej samej zasadzie, nie tylko oczywiście ten pan, który zrobił tą rolkę, ale na tej takiej samej zasadzie ja poświęcam czas, nagrywając ten filmik, mówiąc do Was, a Wy poświęcacie mi ten czas, oglądając film, pisząc komentarze. Tak, nie ma nic cenniejszego, jak poświęcony swój czas dla drugiego człowieka. A to jest ważne, kochani. Ostatnio oglądałam taki dokument, że samotność bardzo źle wpływa na ludzi starszych. I jeżeli nie możemy się spotykać w realnie, to chociaż właśnie na takiej zasadzie, że traktujecie mnie, jakbym przyszła do Was na chwilę do domu jako koleżanka i wspólnie ze mną pijecie kawę. Osiągnęłam to, co chciałam. Właśnie chciałam, żeby to tak to było. Żebym nie była sztuczną osobą, tylko taką prawdziwą właśnie, że mam raz niewymalowane paznokcie, a raz jestem zmęczona, a raz jestem bez makijażu, a innym razem nie mam zrobionej fryzury. Takiej, jakiej jesteśmy na co dzień. Na tym mi zależało. To osiągnęłam. Jestem szczęśliwą babką. Nie. Jestem szczęśliwą kobietą. Trzymajcie się. Pa.